SPR Tarnów przegrał na wyjeździe z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 35-26. Fatalnie zaczęli mecz szczypiorniści z Tarnowa i na przerwę schodzili, przegrywając 17-11. W drugiej części meczu tarnowianie zbliżyli się na 3 punkty, jednak w ostatnich minutach ponownie złapali wiatr w żagle gospodarze i znów wypracowali sobie bezpieczną przewagę. SPR jest na 6. miejscu w tabeli, a piotrkowianin po tym meczu jest liderem tabeli. Kolejny mecz szczypiorniści SPR-u zagrają na własnej hali w sobotę 28 listopada z Mosirem Bochnia o godzinie 18. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.